Niewłaściwe diagnozy, zbyt późno podjęte decyzje zabiegowe, a czasem zwykłe niewdrożenie na czas terapii farmakologicznej to tylko niektóre z błędów w sztuce medycznej, które niosą za sobą brzemienne skutki, zarówno dla medyków, jak i pacjentów. Zawiadomienia dotyczące błędów medycznych coraz częściej trafiają na biurka prokuratorów. Według statystyki opublikowanej przez Prokuraturę Krajową, tylko w 2016 roku polscy śledczy przeprowadzili niemal 5 tysięcy postępowań dotyczących błędów medycznych. Na obszarze działania Suwalskiej Prokuratury Okręgowej także dała się zaobserwować taka tendencja. Potwierdzam to, że Prokuratura Okręgowa w Suwałkach prowadzi postępowania z zakresu błędów medycznych. Tych postępowań jest rzeczywiście statystycznie coraz więcej. Trudno jest określić, na błędy jakich specjalistów skarżymy się najczęściej. To jest to naprawdę szeroki katalog. Tutaj nie można jakby tego zindywidualizować. Są to praktycznie z większości dziedzin medycznych błędy medyczne, błędy postępowania z zakresu błędów medycznych, tak jak z zakresu chirurgii, z zakresu położnictwa, ginekologii, tudzież innych. Nie ma tu takiego badania statystycznego, które by potwierdziło, że tylko w tym kierunku czy w tym są błędy medyczne. Katalog jest szeroki. Postępowanie w sprawach dotyczących błędów medycznych jest zazwyczaj długie, żmudne, skomplikowane i nie zawsze potwierdza, że medyk popełnił błąd. Aktem oskarżenia według statystyki krajowej za 2016 rok skończyło się około 7% spraw. To nie znaczy, że wszystkie te postępowania kończą się oskarżeniem lekarzy albo skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Duża część tych spraw jest umarzana z uwagi na to, że biegli, którzy opiniują te postępowania, stwierdzają, że takowego błędu nie było. Regułą jest, że prokuratorzy w tego rodzaju sprawach zwracają się po opinię do biegłych. Jako prokuratorzy bazujemy na opiniach biegłych sądowych z zakresu medycyny sądowej, którzy oceniają to postępowanie lekarzy, co do których płynęło zawiadomienie medyczne, zawiadomienie o przestępstwie. I tylko na tej podstawie możemy formułować zarzuty i akt oskarżenia. Natomiast w innym przypadku byśmy nie mogli dojść samoistnie, chociaż mamy coraz większą wiedzę w tym zakresie, do prawdy obiektywnej, materialnej. Gdy jednak okaże się, że w działaniu lekarza było coś niewłaściwego, kara wymierzona przez sąd może być dotkliwa. To zależy od tego, jaka kwalifikacja prawna została zastosowana w stosunku do tego lekarza, który miał popełnić błąd medyczny, czy to jest działanie nieumyślne, czy jest to działanie umyślne. Jeżeli jest to działanie umyślne, tutaj możemy mówić o odpowiedzialności karnej do lat 5. Kluczowe znaczenie dla wymiaru kary mają dwie kwestie. To, czy przestępstwo miało charakter umyślny, co na szczęście zdarza się bardzo rzadko, oraz to, jaki skutek przyniósł błąd w sztuce, czy był to uszczerbek na zdrowiu, czy może doszło do śmierci pacjenta. Dodatkową niezwykle istotną karą może być również pozbawienie lekarza prawa do wykonywania zawodu. Zdaniem prokuratora Tomkiewicza wzrost liczby zawiadomień nie wynika z tego, że jesteśmy coraz niestaranniej leczeni. To, że jest więcej zawiadomień o błędach medycznych albo tak zwanych rzekowych błędach medycznych, wynika po prostu z większej świadomości wśród naszego społeczeństwa. Ludzie, między innymi z mediów, dowiadują się, że można składać takie zawiadomienia, że warto składać takie zawiadomienia, jeżeli mają podejrzenia, wątpliwości co do postępowania lekarzy. Pokrzywdzeni przez niesolidnych medyków coraz śmielej formułują też roszczenia odszkodowawcze. Chętnie pomagają im w tym liczne, wyspecjalizowane kancelarie prawnicze.